Badaszewskie inwestycje. Bardzo serdecznie wszystkich witam na konferencji dotyczącej prac związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej w Warszawie. Z nami jest wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, jest też Łukasz Kucharski, dyrektor zarządu dróg miejskich i jednocześnie pełnomocnik prezydenta do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Panie prezydencie, proszę. Szanowni Państwo, są trzy powody, dla których dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na ten krótki briefing. Pierwszy, żeby już zacząć od miejsca, w którym jesteśmy. Tak jak Państwo widzicie, rozpoczęły się prace związane z dostosowaniem de facto tej części ulicy Marszałkowskiej do ruchu, jaki mamy w tym rejonie. I z pomiarów, i z badań, które wykonywaliśmy w ubiegłym roku, wynika, że powinniśmy tutaj zrealizować jedną z obietnic pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, czyli zrealizować, dokończyć taki już znany teleport rowerowy, który jest między ulicą Królewską a Placem Bankowym. I jest to jedna z inwestycji, która w tym roku będzie zrealizowana jako jedna z wielu inwestycji rowerowych. Druga informacja jest taka, że nie zwalniamy z tempem prac, jeśli chodzi o rozwój sieci dróg rowerowych. Tak jak pewnie Państwo pamiętacie, ale warto przypomnieć, 10 lat temu, no dokładnie w roku 2011, dysponowaliśmy w Warszawie 200 km tras rowerowych. I to, umówmy się, z których pewnie połowa to były drogi niezbyt dobrej jakości. W tym czasie udało się bardzo wiele zmienić. W tym roku dysponujemy już siecią 740, dobrze powiedziałem, mniej więcej kilometrów tras rowerowych i chcemy dobić do 800 km w roku przyszłym. W tym roku dodamy do tego wyniku 30 km dróg rowerowych, które będą w realizacji. Trzeci powód, też niezwykle ważny, jest taki, że drogi rowerowe oczywiście realizujemy nie tylko w centrum Warszawy, ale powodem, dla którego robimy akurat tą adaptację ulicy Marszałkowskiej pod kątem ruchu rowerowego i pieszego i też uporządkowania kwestii parkowania w tym rejonie, jest związana z programem Nowe Centrum Warszawy. I w ramach tego dużego planu, o którym wiele razy już Państwu mówiliśmy, rozpoczynamy niebawem prace projektowe związane z trzema ważnymi placami, też w tym rejonie, w tym obszarze. Mianowicie plac teatralny, plac Żelaznej Bramy, koło którego jesteśmy, oraz plac bankowy. Rozpoczynamy 3 czerwca od spacerów. Zdecydowaliśmy się na to, żeby te trzy place zgodnie z rekomendacjami ekspertów zrealizować w podobnym formacie, jak były realizowane prace projektowe dla Placu Powstańców Warszawy, czyli w modelu szaret, gdzie wspólnie z mieszkańcami chcemy zaprojektować te trzy place i, co bardzo ważne, dostosować też to, jak one wyglądają do potrzeb aktualnie mieszkańców i wszystkich użytkowników, którzy z tych placów korzystają. Pan dyrektor Puchalski powie trochę o tym, jakie w tym roku inne inwestycje rowerowe poza ulicą Marszałkowską będziemy realizowali. Panie dyrektorze. Panie dyrektorze, proszę. 30 km to i dużo, i mało. 30 km robi wrażenie, natomiast trzeba pamiętać, że jeszcze parę lat temu budowaliśmy po 50-60 km. Zmieniają się czasy, mamy ograniczone finansowanie, nie ma dopływu środków unijnych. Liczymy na jesienny nabór, w ramach którego chcemy zgłosić kilkadziesiąt kilometrów infrastruktury rowerowej. Chcemy się skoncentrować też na prawej stronie Wisły. Poprzedni ZIT i poprzednie nasze inwestycje były głównie po tej lewej stronie. Teraz chcemy zarówno ulicę Strażacką, Niemcewicza, Patriotów, Lucerny czy Waszyngtona, długie ciągi komunikacyjne istotne z punktu widzenia Rembertowa, Wawra czy Pragi Południe oddać też rowerzystom. Druga przesłanka, dlaczego tych kilometrów jest trochę mniej niż w poprzednich latach, jest taka, że jak widać chociażby tutaj na ulicy Marszałkowskiej, trzeba zrobić miejsce pod infrastrukturę rowerową. Skończyły się już proste projekty, gdzie ciągnęliśmy infrastrukturę rowerową, nie wchodząc w duże kolizje z jezdnią, nie wchodząc w duże kolizje z sieciami czy zielenią. W tej chwili projekty nasze to już praktycznie przebudowa całego układu drogowego na samej ulicy Marszałkowskiej, gdzie mówimy o około 600-700 metrach infrastruktury rowerowej. Potrzeba 8 milionów złotych, by przebudować sygnalizację, by przebudować chodniki, by
zaproponować mieszkańcom zieleń, wyznaczyć miejsca parkingowe. To też jak pokazuje, że te kolejne kilometry będą przychodzić większym trudem projektowym i większymi nakładami finansowymi, ale nie możemy poprzestawać tylko na tych łatwych projektach. W samym ciągu ulicy Marszałkowskiej w zeszłym roku oddaliśmy przejazdy rowerowe przez Rondo Dmowskiego. Ten projekt, wokół którego dzisiaj rozmawiamy, kończy się na placu Bankowym, ale jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetargi na kolejne odcinki, tak żeby w perspektywie dwóch kolejnych lat dojechać z tą infrastrukturą rowerową do Żoliborza i połączyć się z drogami rowerowymi na Słowackiego i na Krasińskiego. Kołem zamachowym tegorocznych inwestycji rowerowych jest spółka Tramwaje Warszawskie i inwestycje tramwajowe. Tak jak my w tym miejscu przebudowujemy infrastrukturę towarzyszącą, tak i tramwajarze, budując tory tramwajowe chociażby w ciągu ulicy Sobieskiego, Gagarina czy Kasprzaka, docelowo też Świętego Bonifacego, wybudują infrastrukturę rowerową bądź wyremontują tą, którą w tych ciągach mamy. I to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Też infrastruktura rowerowa powstaje przy kilku innych projektach, m.in. przebudowa ulicy Kondratowicza. Tam wczoraj asfaltowaliśmy kolejne odcinki. Będziemy mieli drogi rowerowe wzdłuż tej ulicy po obu jej stronach. Mamy projekty z nowego centrum Warszawy, gdzie będziemy przechodzić na praską stronę, chociażby ulica Okrzei. Projektujemy też infrastrukturę rowerową wokół ulicy Solidarności. Też warto zwrócić uwagę na projekty duże, które być może na pierwszy rzut oka z rowerami się nie wiążą, natomiast rozwiązują masę potrzeb i problemów rowerzystów. To jest chociażby plac na rozdrożu, to jest chociażby przebudowa wiaduktów na Agrykoli, czy chociażby plac Trzech Krzyży. Na wszystkich tych inwestycjach powstaje infrastruktura rowerowa i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli całe ciągi komunikacyjne wzdłuż trasy Łazienkowskiej czy wzdłuż krakowskiego przedmieścia Miodowej, dalej Bonifraterskiej. Będziemy tworzyć kolejne ciągi komunikacyjne w relacjach północ-południe czy wschód-zachód przez ścisłe centrum. Tak więc te dwa akcenty, które chciałbym podkreślić, to jest większa aktywność po prawej stronie w budowie infrastruktury rowerowej i koncentracja na ścisłym centrum i perspektywa pozyskania środków unijnych, które pozwolą nam w kolejnych latach przyspieszyć, bo potrzeby są. Infrastruktura rowerowa musi nadążać za potrzebami. My już w zeszłym roku mieliśmy blisko 90 tysięcy rowerzystów wjeżdżających do centrum miasta podczas pomiarów. W tym roku w czerwcu planujemy kolejne pomiary. Zobaczymy, jak ten ruch rowerowy przyrasta. O tym, że przyrasta, jesteśmy przekonani, chociażby liczby z Veturilo pokazują, mamy po 8 wypożyczeń na rower średnio dziennie. To są naprawdę bardzo dobre wyniki. Mamy ponad 30 tysięcy wypożyczeń dziennie, takie dni się zdarzają. 1 250 tysięcy od początku funkcjonowania systemu i chyba to, co nas najbardziej cieszy, to aktywność najmłodszych w ramach rowerowego Maja. My tydzień przed zakończeniem tej akcji, potężnej akcji, w której aktywny udział bierze 100 tysięcy dzieci. 100 tysięcy dzieci co najmniej raz dojechało do szkoły w trakcie ostatniego miesiąca na rowerze, hulajnodze bądź rolkach. Wykonało już 1 700 tysięcy przejazdów. To jest tyle, ile w całym zeszłorocznym rowerowym maju, a jeszcze mamy tydzień czasu. Mieliśmy długi weekend majowy, który jakby z punktu widzenia tego projektu jakby przyniósł całe zero dojazdów, no i mieliśmy bardzo fajną pogodę, ale dzieciaki dają radę, naprawdę serce rośnie, widać, że jest dla kogo budować. Dziękuję. Szanowni Państwo, na pewno macie pytania. O, jeszcze Pan Prezydent. Nie, no pytania. Okej, proszę się proszę. Tylko prosiłbym na początek pytania w temacie konferencji. Proszę. Tak, proszę, proszę mówić głośno. Oto szanowny konferencja. Chcę zapytać w takim razie o jeszcze dwie inne ulice.
zacznie ulica Grochowska i aleje Jerozolimskie. Czy tam też coś sprawie rowerzystów? No ale jak Jerozolimski, tak jak Państwo wiecie, prowadzimy prace projektowe. One są skoordynowane ze spółką PKP PLK w zakresie modernizacji linii średnicowej. I na pewno ta infrastruktura rowerowa na Alejach Jerozolimskich się pojawi wraz z odtworzeniem całego układu już w nowej geometrii całego układu Alej Jerozolimskich po zrealizowaniu tunelu linii średnicowej. Jeśli chodzi o ulicę Grochowską, to oddam głos panu dyrektorowi, bo... Tylko dopytam o to Aleje tak. Jerozolimskie. Czy jest już znany jakikolwiek termin tych prac? Tak, po zakończeniu linii średnicowej wchodzimy z... umowa z... Kiedy po prostu kolejarze wejdą? Też czekamy z niecierpliwością na tą informację. Jak Państwo wiecie, szereg remontów, które są dzisiaj w realizacji, to są remonty związane z tym, że chcemy zdążyć przed remontem linii średnicowej. I tak naprawdę uczulamy za każdym razem warszawiaków na to, że sytuacja, którą mamy dzisiaj na drodze, która sprawia niektórym użytkownikom infrastruktury drogowej w Warszawie sporo utrudnień. Ona jest związana właśnie z tym, że musimy wiele remontów skończyć przed remontem linii, a remont linii przyniesie o wiele większe utrudnienia niż te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, więc cała infrastruktura drogowa musi być już wtedy tak zrobiona, żeby nie tykać kluczowych elementów tej infrastruktury. Terminy, jakimi dzisiaj posługują się kolejarze, to są to terminy, w których mówią nam, przynajmniej komunikują, że wejdą w roboty najwcześniej w roku 2026. Do tego czasu ma trwać proces pozyskiwania pozwoleń oraz samej dokumentacji, wyboru wykonawcy. I jest to związane też z tym, że część tych prac jest realizowana w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, więc jak rozumiemy, spółka chce też współfinansować te prace ze środków z Funduszu Spójności, do którego przygotowana jest dokumentacja. Więc to tyle wiemy. 3 lata, tak według naszej oceny, to jest okres minimalny, kiedy będą trwały prace na linii średnicowej. To Grochowską, tak. Jako wieczny alergik próbuję nie kichnąć, walczę z tym. Jeśli chodzi o Aleje Jerozolimskie, jeszcze ten wątek pociągnę. My też po części usprawiedliwiamy kolejarzy. To jest bardzo skomplikowany remont. To jest remont, jakiego w Warszawie nie było. Myślę, że nawet budowa drugiej linii metra tego odcinka centralnego, ona jeśli chodzi o skalę finansową, skalę utrudnień, ale też jakby proces przygotowania jest piekielnie trudny. Koordynujemy się na bieżąco z kolejarzami, tak jak prezydent mówi, po to, żeby pewne prace wykonać przed, po to, żeby jakieś prace przeprowadzić w tym samym czasie, bo widzimy dużą synergię jakby w tych procesach, ale też być gotowym na przywracanie przestrzeni po przebudowie linii średnicowej. No, kolejarze borykają się z tymi samymi problemami, z którymi my się tutaj borykamy. To jest przebudowa infrastruktury, która była przygotowywana w czasach słusznie minionych. Jakość dokumentacji pozostawia wiele do życzenia i to jest też jakby spory problem i spore wyzwanie przy przebudowie, a nie budowie jakichś nowych odcinków, tak mówiąc kolokwialnie, w szczerym polu. I tutaj tak naprawdę jakby wchodzenie w jakimkolwiek zakres, w Aleje Jerozolimskie, jakby przed kolejarzami, to jest wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto, bo tu tak mówiąc też kolokwialnie, zostanie wszystko zaorane po całej szerokości jezdni. Jeśli chodzi o Grochowską, to my parę lat temu wybudowaliśmy infrastrukturę rowerową w ciągu ulicy Szaserów jako alternatywę dla ulicy Grochowskiej, taką na tu i teraz. Absolutnie nie jest to rozwiązanie docelowe. W tej perspektywie unijnej chcemy pozyskać środki pod budowę infrastruktury rowerowej na Waszyngtona. To jest projekt łatwiejszy, ale też jakby projekt, w którym jakby większy zakres dotyczy infrastruktury rowerowej. Natomiast ulica Grochowska jest absolutnie w całości do przebudowy. To trzeba jasno powiedzieć, to zagospodarowanie dzisiaj nie odpowiada żadnym potrzebom. Tam nie ma zieleni, tam nie jest bezpiecznie, tam nie ma infrastruktury rowerowej. I myślę, że tutaj potrzeba szerszego projektu niż tylko i wyłącznie wyznaczenie infrastruktury rowerowej, która jakby przy tych rozwiązaniach, które są dzisiaj też, umówmy się, byłaby dosyć mocno kulawa. Więc jakby planu na chwilę obecną nie ma, bo potrzeba szerszego projektu niż tylko przebudowa, budowa infrastruktury rowerowej. Pan redaktor Osowski, proszę. Dzień dobry.
dobry. Mam tak, kilka pytań, czy można pytanie-odpowiedź, czy zadać wszystko? Proszę, proszę. Hurtem. To jesteśmy tutaj na osi Saskiej. Kiedy powstanie przejście dla pieszych, które miało być elementem remontu tego odcinka marszałkowskiej w programie Nowe Centrum Warszawy? Tak, no więc to jest jeden z elementów, który będzie objęty pracami projektowymi w ramach warsztatu Szaret. Prawda jest taka, że musimy skoordynować realizację tego przejścia razem z dostawieniem sygnalizacji i remontem torowiska w tym rejonie. Nie chcemy czekać z realizacją zakresu tego, o którym mówimy dzisiaj, tak? Czyli trasy rowerowej na remont torowiska, więc absolutnie my podtrzymujemy, że to przejście powstanie na osi Saskiej, ono będzie elementem projektów, właśnie jeśli chodzi o warsztaty projektowe dla placu Żelaznej Bramy. W pierwszej kolejności zajmujemy się na warsztatach pracem teatralnym i ten warsztat rozpoczynamy w czerwcu. Tak jak powiedziałem, 3 czerwca zapraszam na spacer. Później, tydzień później rozpoczynamy już prace warsztatowe, które będą odbywały się w siedzibie Biura Architektury. A plac Żelaznej Bramy rozpoczynamy prace projektowe i warsztatowe przygotowania do prac projektowych na jesieni. Prawdopodobnie we wrześniu podamy już dokładne terminy. Czy cokolwiek z tych warsztatów Szaret poprzednio się udało zrealizować? Tak, no zakres, który był realizowany, czy zakres, który jest realizowany na polu mokotowskim, który wynika właśnie z warsztatu Szaret, jest w realizacji obecnie. Kolejne warsztaty Szaret, które były dotyczące placu Powstańców, też są w realizacji. Wykonawca będzie realizował ten zakres w ramach odtwarzania terenu po budowie parkingu podziemnego. Więc tak, absolutnie. W tytule konferencji była mowa o rewolucyjnych zmianach rowerowych na Marszałkowskiej. Chciałem spytać o odcinek do placu Konstytucji. On miał być też gotowy w 2023 roku. I 10 lat temu, panie dyrektorze, pan zapowiadał kontraruch na Marszałkowskiej na jednokierunkowym odcinku od placu Konstytucji do placu Unii. 10 lat jeszcze pamiętam. Na tyle stary nie jestem. Ja jeszcze odpowiem na pytanie o przejście w tym miejscu. My, przygotowując dokumentację, przewidzieliśmy rezerwę pod wyznaczenie tego przejścia. Dlaczego nie zdecydowaliśmy się na ten etap w tej chwili? Dlatego, że to jest około 2 miliony dodatkowych kosztów. A projekt, tak jak mówiłem, rowerowy, 700 metrów w porywach infrastruktury rowerowej, prawie 8 milionów złotych, tak? Gdzie koszty samej infrastruktury rowerowej to jest kilkaset tysięcy, to jest 500-700 tysięcy, tak? Więc pytanie, czy jest sens uszczuplać budżet rowerowy na wyznaczanie przejścia dla pieszych, gdzie dla nas, jakby z naszych pomiarów wynika, że nie jest to przejście, które dzisiaj jest absolutnie potrzebne. Dużo potrzebniejsze było przejście, osygnalizowanie przejścia przy Elektoralnej. To zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że jesteśmy na jezdni, która biegnie w łuku, tak? Zgodnie z przepisami nie wolno wyznaczać przejść dla pieszych jakby w takich miejscach, chyba że się je osygnalizuje. Mamy przejście przez jedną jezdnię, później spory pas terenu, przejście przez drugą jezdnię i torowisko tramwajowe, na które wychodzi się z parku, tak? Z miejsca o zerowej widoczności na linii motorniczy pieszy. Więc jakby poza jakąkolwiek dyskusją było wyznaczanie przejścia bez sygnalizacji. Taki temat upadł w ogóle, jak tylko się pojawił. Więc my, uczciwie mówię, nie mamy takich pieniędzy, żeby dzisiaj budować to przejście za blisko 2 miliony złotych, natomiast zostawiamy rezerwę, bo docelowo, tak jak to prezydent powiedział, jest taka potrzeba i chcielibyśmy to zrobić. Ja jako dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w pierwszej kolejności wolałbym osygnalizować kolejne przejście, które już dzisiaj istnieje na Żoliborzu przy parku Mirosławskiego chociażby, gdzie przechodzi się przez 4 pasy ruchu. Więc jakby dla nas priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa, a nie pogorszanie tego bezpieczeństwa. Bez sygnalizacji doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której mielibyśmy, no nie chcę powiedzieć czarny punkt, ale miejsce, które byłoby średnio bezpieczne. Tym sposobem nie odpowiedział pan na moje pytania. Chciałem przełknąć ślinę, bo długo odpowiadałem na pierwsze pytanie, po to, żeby też wyczerpująco odpowiedzieć na drugie pytanie. Ten projekt jest w przygotowaniu. Koordynowaliśmy się z projektem metra, szukaliśmy rozwiązania, bo też mamy świadomość tego, że w planach docelowo jest budowa kolejnej stacji metra. Ten projekt jest na
ukończeniu, też po koordynacji, po dyskusji mamy świadomość, że nawet gdybyśmy posiadali tą dokumentację w tej chwili, to w tej chwili nie jest najlepszy czas, by budować tą drogę ze względu na jakby spiętrzenie utrudnień i koordynację z kolejnymi inwestycjami. Chcemy zakończyć te inwestycje po to, żeby rozpocząć następne i tu nikt nie porzuca planu budowy dróg rowerowych wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, gdzie też jakby doprecyzowując, po jednej stronie to jest budowa nowej drogi dla rowerów, ale po drugiej to jest remont istniejącej, też jeszcze nie najgorszej. Są jeszcze cały czas gorsze odcinki w Warszawie. Stąd jakby taki priorytet poszczególnych inwestycji, ale jakby zapewniam, że my tego projektu nie porzuciliśmy, chcemy go realizować, natomiast jakby musimy go odsunąć trochę w czasie. Kontraruch. Kontraruch na Marszałkowskiej przy tamtym projekcie upadł koniecznością przebudowy całego placu Unii Lubelskiej. Plac Unii Lubelskiej jest rozwiązaniem, które nie spełnia żadnych wymogów. Jakakolwiek modyfikacja tego placu wiąże się z jej całkowitą przebudową, zaczynając od nieosygnalizowanych wlotów, różnicy ilości wlotów i wylotów, miejsc parkingowych na samym rondzie. To wymaga całkowitej przebudowy i z projektu, który z założenia miał dopuszczać ruch rowerowy w dwie strony, urósł projekt na dobre kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt milionów, więc musimy to też jakby przesuwać w czasie, jakby też z tych samych powodów, chociażby o których mówiłem przy Marszałkowskiej, to jest jakby budowa torowiska tramwajowego i tego, co się w tym miejscu dzieje. Jakby musimy to robić etapami. Zresztą tak jak chociażby budowę dróg rowerowych w tym ciągu w kierunku ulicy Mickiewicza i dalej na Żoliborz. Ja mogę powiedzieć, że z kosztorysów na drugi etap tej inwestycji do wiaduktu w ciągu ulicy Andersa musimy się szykować z budżetem na poziomie 20 kilku milionów złotych, bo do przebudowy są cztery duże sygnalizacje świetne z wprowadzeniem priorytetu dla tramwajów, zmianą przebiegów jezdni i tak pokazuje, jak skomplikowanym procesem jest budowa pełnowymiarowej infrastruktury rowerowej. Oczywiście jakby takie głosy się pojawiają, chociażby w dyskusji wokół ulicy Pułaskiej, wystarczy przesunąć samochody na jezdnię i mamy miejsce pod infrastrukturę rowerową. Tak, kiedy będzie tam Czytam w myślach. Skoro ZTM nie wykorzystało obecnych rozkopów. To proszę się odwrócić jakby teraz w drugą stronę. Wyobrazić sobie, że poza tymi miejscami parkingowymi jest 1,5 metra chodnika, gdzie absolutnie jakby podstawowym działaniem na już jest zapewnienie lepszych komfortów dla ruchu pieszego. Postulat jest taki, żeby w miejscu samochodów jakby puścić rowery. Z punktu widzenia pieszego absolutnie nie zmienia to nic, dalej zostaje mu te 1,5 chodnika. Proszę sobie wyobrazić teraz, bo to jest łatwo jakby patrząc za siebie, tak? I rowery miałyby jechać po latarniach, w skrzynkach elektrycznych, parkometrach. Absolutnie kuriozalne. Myślę, że gdybyśmy się zdecydowali na taki ruch, gazeta miałaby o czym pisać co najmniej z miesiąc. Ja sam bym się też pod tym nie podpisał. Jakby. No więc kiedy zmiana na płacu? To jest projekt, który jest porównywalny do tego. Trzeba przenieść latarnię na drugą stronę, trzeba przebudować infrastrukturę podziemną po to, by to miejsce dla rowerzystów znaleźć i szykować kolejnych kilkanaście milionów, bo mówimy o dłuższym, bardziej skomplikowanym odcinku niż tutaj. My tych kilkunastu milionów nie mamy. ZIT, który był projektem realizowanym w ostatnich latach, zakładał budowę infrastruktury rowerowej na Pułaskiej. Na żadnej innej ulicy nie wydaliśmy tak dużych pieniędzy na potrzeby rowerzystów jak na Pułaskiej. Ponad 30 milionów złotych w poprzedniej perspektywie, dzięki której powstało kilkanaście kilometrów infrastruktury wzdłuż ulicy Pułaskiej. Wtedy mieliśmy zarzuty, że wszystkie pieniądze pakujemy na lewą stronę Wisły, nie dostrzegając potrzeb chociażby Wawra. Stąd perspektywa unijna, która się otwiera. I możliwości naboru środków są skierowane w tej chwili, zgodnie z deklaracjami, które składaliśmy kilka lat temu, realizując poprzedni ZIT, przenosimy też ciężar działań na prawą stronę Wisły, stąd Patriotów, Lucerny, Waszyngtona, Strażacka czy Niemcewicza, projekty, które czekają bardzo długo
niektóre posiadają koncepcję, niektóre posiadają dokumentację projektową, by je zrealizować. Nie ma sensu otwierać frontu na projekt, na który nie ma dofinansowania, na który nie ma finansowania. Ja bardzo chętnie przebudowałbym ulicę Puławską, tylko do tego jest potrzebny tytuł inwestycyjny i potrzebnych kilkadziesiąt milionów złotych, których dzisiaj nie mamy. To jakby uczciwie mówię, nie widzę też takiego projektu, z którego mielibyśmy zrezygnować, bo Puławska jest ważniejsza. Te projekty, które realizujemy, one naprawdę jakby wynikają z programu rozwoju tras rowerowych, wynikają z oczekiwań mieszkańców i też jakby są kolejkowane według tych deklaracji, które składaliśmy. Jak tylko pojawią się nowe środki i będzie możliwość projektowania ulicy Puławskiej, to bezspornie, absolutnie jest potrzeba budowy infrastruktury rowerowej, tylko nie w postaci pasa rowerowego, ale w postaci dwukierunkowej drogi dla rowerów. Pas rowerowy na ulicy, która ma tory tramwajowe i odległości od skrzyżowań do skrzyżowań po kilkaset, a nawet kilometr, jest po prostu absurdalnym rozwiązaniem, bo wtedy dojeżdżając do połowy tego odcinka musi pan zrobić 1,5 kilometra, bo musi pan zgodnie z przepisami jechać dookoła. Dzisiaj widzimy, jak jeżdżenie dookoła wychodzi niektórym rowerzystom, chociażby na tance, tak? Więc wiara w to, że na Puławskiej byłoby to rozwiązanie poprawne, właściwe i docelowe, no absolutnie mnie nie przekonuje. Już ostatnie dwa pytania. Pan mówił, że drogi rowerowe będą powstawały przy okazji inwestycji tramwajowych. Tak. Czy to prawda, że tam będą odtwarzane z kostki drukowej na Sowieckiego i na Kasprzaka odcinki albo zostaną takie? W tych miejscach, w których tramwajarze rozebrali nawierzchnię asfaltową, przepraszam, nawierzchnię infrastruktury rowerowej, będą odtwarzać nawierzchnię asfaltową. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że nie cała ulica Sobieskiego jest przebudowywana od krawędzi do krawędzi, więc w tych miejscach, które nie są objęte jakby pracami, pozostaje kostka. To jest do decyzji tutaj przez nas w ratuszu, czy jakby szukać środków na remonty tych pozostałych odcinków, po to, żeby podnieść ich jakość i standard. Ja mam mieszane uczucia, od razu mówię, bo są w Warszawie odcinki infrastruktury rowerowej, które są w dużo, dużo gorszym stanie, chociażby, nie wiem, ciąg wzdłuż ulicy Trzeskiego na Ursynowie, gdzie jakby powiedzieć, że tam jest infrastruktura rowerowa, to chyba nakłamać, tak? Więc gdybym miał środki w pierwszej kolejności, wolałbym na przykład remontować Trzeskiego, na Sobieskiego wrócić w latach kolejnych, bo ta kostka nie jest jeszcze najgorsza i cała geometria tych ścieżek rowerowych nie jest najgorsza w Warszawie. No dobrze, to zacznijmy. Czy kierowcy samochodów mają się czego obawiać? Czy te nowe drogi, na Marszałkowskiej? Nie. Czy nowe drogi rowerowe będą, że tak powiem, zabiorą część jezdni, czy dojdzie do zwężeń, jeżeli tak, to w których miejscach? Znaczy, jesteśmy na dobrym przykładzie ulicy, która, w której realizacja ciągu pieszo-rowerowego nie będzie miała wpływu na ruch samochodowy, bo to sprawdziliśmy. Na tym odcinku mamy w godzinach szczytu 1200 pojazdów jadących w kierunku południa. To jest de facto 1,2 pasa tak naprawdę zajętego, a mamy tu 3 pasy, bo pojemność jednego pasa w sytuacji, kiedy mamy sygnalizację na ulicy Królewskiej, że powoduje, że tu spokojnie 1200 pojazdów zmieści się na dwóch pasach bez budowania specjalnych utrudnień. W drugą stronę jest sytuacja inna i to często Państwo obserwujecie, ale tamtej części jest nie ruszamy. W przypadku każdej inwestycji rowerowej patrzymy dokładnie, jakie są skutki na ruch samochodowy. To nie jest tak, że za każdym razem bierzemy stronę kierowców czy rowerzystów. Staramy się absolutnie równoważyć te interesy. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzisiaj rowerzyści poruszający się po tej jezdni, a sam tego doświadczam, bo jeżdżę często rowerem w stronę Pałacu Kultury, no są narażeni niestety na sytuacje związane takie no, dość niebezpieczne, tak? W sensie kierowcy tutaj potrafią rozpędzić się do dużych prędkości na tym nawet niewielkim odcinku. Właśnie z racji na to, że jest tutaj bardzo szeroki pas jezdni, szeroka perspektywa, co akurat powoduje sytuacje niebezpieczne i dla kierowców, i dla rowerzystów, więc jakby po to realizujemy, po to separujemy ruch rowerowy, żeby i kierowcom, i rowerzystom było bezpiecznie. Jeszcze chciałem zapytać o budowę metra z informacji, jakich udało nam się
jak do jakich udało nam się dojść. Podobno podwykonawcy zeszli z terenu budowy, jest podobno niezałatwiona sprawa jednego z kontraktów, a dokładnie aneksów podpisywanych w grudniu. Prace się podobno nie toczą, tak też potwierdzają nam to mieszkańcy. Chciałem zapytać... Poprosiliśmy generalnego wykonawcę wczoraj o stanowisko w tej sprawie, bo rzeczywiście taki sygnał do nas dotarł. Z tego co wiem, stanowiska jeszcze nie mamy. Z rozmów, które ja osobiście prowadziłem z generalnym wykonawcą w ubiegłym tygodniu, wynikała tylko informacja, że jeden z dostawców produktu, który jest niezbędny do szalunków, ma przerwę w dostawach i to jest jeden z powodów, dla których rzeczywiście na części tego kontraktu nie trwają prace. Natomiast wykonawca miał nam przedstawić dokładnie informację o tym, jakie kroki w związku z tym będzie podejmował. A podwykonawcy mają jakby zagwarantowane finansowanie w tym wypadku, bo z tego co udało nam się... Zgodnie z kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych w sytuacji, kiedy generalny wykonawca odmawia finansowania, mamy możliwość robienia cesji, ale jest to rozwiązanie ostateczne i z tego co wiem, to w tym wypadku akurat nie jest brane obecnie pod uwagę. A aneks do umowy z grudnia, który podobno, jak gdyby obie strony się zgodziły, natomiast podobno dokument nie został. No dosłownie 12 maja trwała ostatnia korespondencja w tej sprawie. Nie jesteśmy gotowi do podpisania tego aneksu. Ze strony wykonawcy miały być dostarczone jeszcze dokumenty, które są niezbędne do jego podpisania, ale potwierdzam z tego co wiem, wszystkie kwestie, które były dotychczas sporne i które były przedmiotem rozmów negocjacyjnych, są już wyjaśnione i tekst aneksu jest uzgodniony. Jasne, czyli kiedy można się spodziewać dalszych prac? Jak? Pytanie, czy to może opóźnić? Prace są niezależne od aneksu, bo przypomnijmy o tym, że generalnego wykonawcę wiąże kontrakt, tak, który mówi o tym, o konieczności prowadzenia robót. Natomiast według naszej wiedzy, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej przerwy w pracach na budowie, ponieważ dotarła do nas taka informacja też gdzieś tam pokątnie, więc osobiście prosiłem spółkę Metro Warszawskie, żeby oficjalnie zapytała generalnego wykonawcy, bo na rozmowach z nami, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, w czwartek, generalny wykonawca takiej informacji nam nie przekazał. Robert się długo zgłasza, jedno pytanie. Dwa, ale związane ze sobą. Bo tutaj była dwa koła. Była mowa o potrzebach mieszkańców i o budżecie obywatelskim. W tej chwili w Warszawie mamy prawie 100 projektów rowerowych z budżetu obywatelskiego, które są zaległe, czyli miały być zrealizowane w poprzednich latach, a do tej pory nie ma. Na przykład przebudowa Okrzei, to jest projekt, który wygrał w budżecie obywatelskim na 2015 rok. No i czy powstanie jakiś harmonogram realizacji tych zaległych projektów budżetu obywatelskiego, czy już od miasta myśli o tym, żeby zaproponować Radzie Miasta taki... Mamy różną sytuację, szanowni państwo, mamy różną sytuację z projektami z budżetu, akurat projekt, który pan poruszył, panie Robercie, to jest projekt, który objęty jest pracami projektowymi, więc my mamy zamiar go realizować i te prace projektowe dotyczą w ogóle jakby przebudowy ulicy Okrzei w związku z realizacją mostu pieszo-rowerowego. Jakby jest różna sytuacja... Pozostało mi prawie 100 projektami. No to może pan podać, który i odpowiem, no bo tak jakby ciężko mi jest powiedzieć no, za wszystkie. Ale to jest problem systemowy, więc pytam pana prezydenta o problem systemowy. Jest problem systemowy, panie prezydencie, ja mogę pan dyrektor odpowie w takim razie, jak walczy z systemem. Chciałem, ale z PPN-ie się nie dopchałem do głosu. Nie, długo opowiadam. Ja od razu odpowiem. Jakby, tak, jest problem systemowy, stąd jakby też nasza jakby coraz większa asertywność w dopuszczaniu projektów, co też nie wszystkim mieszkańcom się podoba, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, w której jakby zarówno firmy projektowe, jak i firmy wykonawcze mają, mówiąc kolokwialnie, co robić, więc zainteresowanie projektami z budżetu partycypacyjnego, które są projektami mniejszymi, bo taka jest skala finansowania, stąd te projekty są w minimalnym zakresie, powoduje, że bardzo często nie udaje się znaleźć ani wykonawcy do zaprojektowania. Jak już uda się ten zakres pokonać, to niewielka skala zadań inwestycyjnych powoduje, że kosztorysy składane w przetargach są bardzo wysokie, jakby na co my się nie możemy zgodzić, bo nie możemy płacić dwu czy trzykrotnie więcej niż wynika z kosztorysów. Rozmawialiśmy z częścią wykonawców na ten temat. Oni mówią, że niewielki projekt inwestycyjny
wymaga tylu samo uzgodnień, co wymagają duże projekty budowlane, za które jakby wykonawca bierze odpowiednio większe pieniądze, więc zainteresowanie tymi projektami z budżetu obywatelskiego zaczyna się w momencie, w którym jakby zaczyna brakować pracy dla tych firm projektowych, tak? I wykonawczo później no, trzeba szykować się na duże podbitki, jeśli chodzi o wydatkowanie środków, a w wielu przypadkach jest absolutnie niemożliwe, bo byłoby podstawą do działania służb w zakresie niegospodarności, gdyśmy wydawali na zadania inwestycyjne 900 tysięcy, które kosztorysowo jest wyceniane na 300. No dobrze, to w takim razie powiązane pytanie, bo złożyłem w tym roku do budżetu obywatelskiego projekt na likwidację teleportów. Pan prezydent mówił o tym, że teleporty będą likwidowane. Tutaj i się okazało, że z 37 zgłoszonych przeze mnie teleportów w całym mieście z budżetu obywatelskiego można zrealizować dokładnie 0. Więc ja mam pytanie, czy będzie również projekt na budżecie miasta na likwidację tych teleportów rowerowych, skoro jest ich tak dużo, a z budżetu obywatelskiego nie można ich w ogóle zrealizować. No ale to poza jakąkolwiek dyskusją jest to, że każdy odcinek infrastruktury rowerowej likwiduje jakiś teleport, tak? Bo rozmawialiśmy o tym, z czym zaczynaliśmy. No, zaczynaliśmy z niecałymi 300 kilometrami infrastruktury w 300 kilkudziesięciu kawałkach. Teraz ta infrastruktura bardziej przypomina sieć. Nie mówimy o tym, że jest to rozwiązanie skończone, więc my te projekty bardzo często, które są zgłaszane do budżetu, nawet jeśli zostaną zweryfikowane negatywnie, one przechodzą do realizacji, wciągane są w ramach większego zadania, przez co jakby łatwiej jest znaleźć projektanta i koszty wykonania są adekwatne do zakresu prac. Pierwszy z głowy przykład, który mi przychodzi, to chociażby ulica Głębocka, gdzie przy centrum handlowym na Targówku był teleport kilkusetmetrowy i z racji ograniczeń budżetowych budżetu obywatelskiego był zgłaszany w krótkich odcinkach, przez co trzeba było 3 razy projektować, 3 razy płacić, za każdym razem przepłacać. O ile to przepłacanie jakby kończy się na poziomie kilku, kilkunastu procent, to jeszcze gdzieś ten poziom akceptacji po naszej stronie jest, ale jak się zaczyna dyskusję na poziomie kilkudziesięciu, a kończy kilkuset procent przepłacenia, no to my absolutnie odrzucamy taki model działania. Natomiast jakby ten brakujący odcinek dało się wrzucić do projektu buspasa na ulicy Głębockiej, który jak wszystko pójdzie dobrze, w wakacje rozpoczniemy jego realizację. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Proszę bardzo. Zielone Mazowsze. Marek się zgłasza, proszę. Dobry, Marek z Zielonej Mazowsze. Mówiliśmy tutaj o tym, że Aleje Jerozolimskie zostaną przebudowane, że pojawi tam się infrastruktura rowerowa. Nie wcześniej niż oczywiście PKP skończy średnicę, co jest zrozumiałe, jak najbardziej. Tutaj nie ma pytań. Natomiast Aleje Jerozolimskie nie kończą się na rondzie z Palmą. Sama ulica tak, tam się kończy, ale ten ciąg komunikacyjny kończy się na rondzie Wiatraczna. Ja jestem bardzo zainteresowany informacjami, które będzie można przekazać rowerzystom i rowerzystom z Warszawy, którzy codziennie próbują dostać się po najmniej nachylonym moście na skarpę warszawską z prawego na brzeg, na lewy brzeg, czyli most Poniatowskiego. Czy będzie jednak wznowiona rozmowa z PKP na temat doklejenia do mostu średnicowego kładki średnicowej, tak zwanej, która już zaczęła istnieć jako byt internetowy na razie, czy też może jednak zostanie doprowadzony most Poniatowskiego do swojego pierwotnego kształtu przed przebudową przez Władysława Gomułkę. Czy w jakikolwiek inny sposób będzie można przypisowo, bezpiecznie i jednocześnie nieabsurdalnie, czyli nie lewym pasem, dostać się z Pragi Południe pod Palmę i odwrotnie w jak najbliższym czasie? Sam most Poniatowskiego nie jest obecnie planowany do przebudowy w tym zakresie, o którym pan pyta. Natomiast istotnie odcinek, który jest między rondem Waszyngtona a rondem Wiatraczna, będzie w przygotowaniu i będzie realizowany w ramach środków europejskich, które chcemy pozyskać z nowej perspektywy finansowej. I to prawda, w sensie jest wiele miejsc, tak jak powiedział pan dyrektor, krytycznych dla infrastruktury rowerowej. Zdajemy sobie sprawę, że Aleje Jerozolimskie również, natomiast pamiętajmy o tym, że tych projektów, których trzeba zrobić, jest zawsze więcej niż my mamy sił przerobowych, układamy priorytety. I tak jak powiedział pan dyrektor, mamy mnóstwo zgłoszeń też po spotkaniach prezydenta w dzielnicach od mieszkańców budowy infrastruktury rowerowej poza centrum Warszawy, tak, ścisłym. I też na to musimy też zwrócić uwagę, chociażby ulica Narutowicza na Wesołej, to jest jeden z projektów też, czy ulica Strażacka, to są takie projekty, które gdzieś tam dla mieszkańców Mokotowa
Śródmieścia brzmią bardzo odlegle, ale dla mieszkańców tamtych dzielnic są bardzo istotne. I co prawda tam z nich może nie korzystają dziesiątki tysięcy rowerzystów, ale jeśli nawet setki, to te projekty są też ważne. Więc jeśli chodzi o most, nie wiem, czy pan dyrektor chce coś dodać, my na razie nie planujemy przebudowy, o której pan mówił, natomiast tak jak państwo wiecie, niebawem zaprezentujemy oficjalnie studium. W studium są przewidziane również rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej, również w zakresie przekraczania osi Wisłą. Jeśli chodzi o podwieszenie infrastruktury rowerowej pod most kolejowy, to zauważę, że po stronie śródmiejskiej to by się nawet zgadzało. Natomiast po stronie praskiej wypada pan mniej więcej w okolicach mostu Świętokrzyskiego, czyli mostu, który posiada infrastrukturę rowerową i jest najchętniej wykorzystywany przez warszawiaków. Tamten udział proporcjonalnie sięga nawet 20-20 paru procent ogółu ruchu w okresie wiosna-lato. Jeśli chodzi o most Poniatowskiego, to ja tutaj już jako dyrektor Zarządu Dróg Miejskich muszę powiedzieć, że my absolutnie mamy swoje potrzeby remontowe. Jakby to jest most odbudowywany po wojnie, tak jak pan słusznie zauważył, modyfikowany wiele lat temu, natomiast jego stan techniczny też już zbliża się ku końca, jeśli chodzi o możliwość dalszej eksploatacji. Tam według ekspertyz jakby dwa filary są do przebudowy, więc my musimy liczyć się z budżetem. W zeszłym roku szacowaliśmy na ponad 400 milionów złotych, by w zasadzie odbudować ten most od początku. Jakby wtedy jest moment na prawdziwą dyskusję o tym, co można zrobić na górze, bo dzisiaj chociażby torowisko tramwajowe jest wyniesione, ono ciągnie wilgoć, jakby działa destrukcyjnie, jeśli chodzi o konstrukcję samego mostu. I to jest projekt, na który absolutnie nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy rowerowej, ale musimy patrzeć na to jako na duży problem, duży budżetowo problem. Dziękujemy bardzo państwu w takim razie za udział w dzisiejszej konferencji. Trochę dłużej, ja mam nadzieję, że...